Czasem takie smaczki też będą, to jest godzina za zapytać. Alexa, what time is it? 5 rano, Ania zaraz jedzie do pracy, za pół godziny idę ją wyprowadzić, że tak powiem. Zrobię zaraz kawkę jej do pracy w kubku termicznym, a później powoli się ogarnę i też będę leciał. I tak to się zaczyna mój dzień, tak naprawdę zaczął się godzinę temu, zrobiłem jeszcze śniadanie i do pracy. Później wypiliśmy kawę i teraz właśnie będę ogarniał się. Dobra, słuchajcie, będę tak nagrywał przez cały dzień, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Właśnie Ania sobie tam wyjeżdża z garażu, ja w tym czasie zamknę garaż, później wypijemy szybko kawkę, zanim się nam przełączy na gaz i jedziemy do... Znaczy ja idę do domu jeszcze na godzinkę, a Ania jedzie do pracy. Słuchajcie, szuramy teraz sobie do domu, schowam pościel, zjem śniadanie. Dzisiaj coś z ziemniakami wymyślę, mam jakiś pomysł na takie jakby placki z blachy, coś takiego. No i będzie trzeba ruszyć na miasto, w sensie do pracy. Mamy kwadransik po 7, lecę do pracy i później już się odezwę z roboty. Może coś po drodze nagram, zobaczę. Jestem u siebie w gabinecie, słuchajcie, do pracy przychodzę gdzieś tak przed 8. Jeszcze w międzyczasie zdążyłem zjeść sobie śniadanko. Na śniadanko zrobiłem taki placek z ziemniaków, cebuli, czosnku zapiekany pod pomidorowym przecierem, więc całkiem nieźle było. Powiem wam, że się najadłem, pół zjadłem, pół sobie zostawiłem na później. No i też się ważyłem, 111,5 kg, czyli 14 kg w dół, mamy 30 dzień. Z racji tego po drodze skoczyłem sobie do piekarni i kupiłem jedno gniazdko, a drugie dla Ani, żeby sobie tak pogratulować, że przez 30 dni wytrzymałem na tej diecie i żeby była zachęta na dalsze 30 dni. Dużo pacjentów tak się zdarzyło, że miałem na początku po 8 przerwę, jeszcze mam dzisiaj kwadransik, to teraz siądę i szybko opublikuję film z challenge'u od nędzy do pieniędzy. No i gdzieś tam jeszcze w czasie między pacjentami pewnie coś wam ponagrywam, pokazuję. Tak jak mówię, to jest taki mój typowy daily, od rana do wieczora postaram się zrobić. A zwłaszcza, że na tyle fajne jest to daily, że dzisiaj piątek. Witajcie, teraz mam przerwę śniadaniową. Sobie wypiłem herbatkę i mam jeszcze chwilkę czasu, sobie poczytam Newsweeka. Już zostało tylko raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze tylko 5 pacjentów i do domu. Już szybciutko. No. A poza tym to tylko. Cieszę się, że piątek. Właśnie tak, kochani, to jest z tymi vlogami takimi daily, żeby nagrywać, to trzeba o nich pamiętać. Ja, no, dokąd pamiętałem. Mamy już godzinę prawie, że 19, sobie przypomniałem, że miałem nagrać daily vlogi. No więc w skrócie, przyjechałem do domu, zjadłem obiad, chwilę żeśmy się zżymnęli, a teraz przed kolacją lecimy jeszcze kupić rzeczy jakieś tam sobie na kolację, coś do picia, jakiś owoc i będziemy dalej sobie tam coś robić, różne inne takie. No, stresa mam, bo nie wiem gdzie portfel zostawiłem, ale pewnie w domu. Ja portfel miałem w domu, tak jak myślałem. Ale zawsze jednak jest ten niepokój, że się zgubiło go, no, zwłaszcza, że jestem znany z tego, że gubię rzeczy różne. No a teraz będzie kolacja i później trochę pracy, trochę relaksingu. Muszę sobie w końcu wizytówki zamówić, bo już czas najwyższy. Dojrzałem po 17 latach, żeby mieć własne wizytówki.